chyba. A wiatr nas niesie tam, gdzie chce, z naszych serc bierze. I tylko miłość liczy się. Dziś mamy już tylko siebie. Od zaraz bez końca i jeszcze raz. Szalony czas. Słońce i ty, nocą my, tak bosko w siebie zapatrzeni. Znów witamy świt, nowy dzień daje mi ciebie w podarunku. Mój nowy dzień, słońce i ty, mój nowy dzień. Tak samitne słońce wkrada się, niech zatrzyma się czas. A każda chwila jest jak sen. Dziś mamy już tylko siebie. Od zaraz bez końca i jeszcze raz. Szalony czas. Słońce i ty, nocą my, tak bosko w siebie zapatrzeni. Znów witamy świt, nowy dzień daje mi ciebie w podarunku. Mój nowy dzień, słońce i ty. Szlagierowo, koncertowo, z humorem, bo taki dobry humor i nastrój dbamy też tutaj. Teraz w kolejnej humorystycznej odsłonie pojawi się nikt inny jak znany wam Roztomili Andrzej Miś. Wprowadzi was w pozaziemską miłość. Jako? Przekonacie się już za chwilę. Same serca, kochani, piękno rzecz jest tu miłością. I no to tak zawsze gadałem, wiecie, że tak, miłość to niby młodzi. Ja bym się z tym nie zgodził, bo bym powiedział, póki człowiek żyje, jest miłość. Dobrze, Godu? Po śmierci też jest miłość. No się śmiejecie, no. Kobiecie chłop umarł i ta kobieta umarła miesiąc po nim. No nie wytrzymała, tak go kochała. I przyszła do świętego Piotra i go do święty Piotrze, ja bym się chciała trafić z moim Francikiem. A święty Piotr go do, a przyszedł tu. Ja, no, miesiąc temu. Miesiąc temu. Święty Piotr otwiera taką książkę, go do, to on będzie wśród oczekujących. Patrzy, nie ma go. Go do, święty Piotrze, to jest niemożliwe. Mój Francik tu musi być, na pewno poszedł do nieba, to był chłop serduszko. On z ust swoich łodził, a drugiemu dał. O, to on może będzie wśród świętych. Patrzy, go do, nie ma go. Go do, święty Piotrze, my razem przeżyli 60 lat. To zaraz mocie tak dać, to on będzie wśród męczenników, tak? Drodzy Państwo, z tą miłością było różnie. Też zawsze mi się Bożowie podobał. Bo to ja nie wiem, wiecie, my kiedyś świętowali w czerwcu. Te wianki się puszczą, nie? No, sobótki, to było takie nasze święto. Potem przyszły piękne walentynki, te święto zakochanych. Szkoda, że
W miesiącu lutym się to odbywa, bo zamroźno, bo najpiękniejszy miesiąc, jak o to godą. I to jest miesiąc jaki? Maj. A miesiąc maj jest miesiącem dla? Ja ci dam dla zakochanych. Do maturzystów. I widzę Samforzowie, wiesz, te dwa dziadki siedzą na tych plantach, a te studentki i te maturzystki latają tam i nazad. A one mają tam, ta moda, tak o panie wiedzą, te krótkie kecki, jak się nazywają. Mini. A te upiki tak patrzą, a te maturzystki tam i nazad, a oni tam. Koto Zefel, widzisz to, co ja? Koto ja? Koto to, co? Podrywamy dupcie, go do niej jeszcze posiedzimy. No. Także, kochani, wiecie, miłość, bo różne oblicza. Jest kilka przysłów, które można byłoby teraz zacytować, żeby dopełnić słów Andrzeja Misia, ale my będziemy mieli taki muzyczny prezent do wszystkich par z długim pożyciem małżeńskim. Dedykacja od grupy Blue Party. Chociaż raz już kiedyś przyśnił ci się sen, gdzie w pełnej krasie woń roztaczał modry len. Tak i w powiewach wiatru niosły śpiewny trel, a na niebie zaś chmur śnieżna biel. Koło samych uśmiechniętych ludzi tłum, gdzieś nieopodal słychać wody cichy szum. Wszyscy dla ciebie z serca serdeczności ślą, a oczy ci aż ze wzruszenia szklą. Niech się spełni każdy twój najskrytszy sen, żeby troski i zgryzoty poszły w cień, by z wigorem budził cię kolejny dzień. Wieczór zaś do snu kładł pośród czułych tchnień. Zatem i nadzieję w sercu miej, i kolory szczęścia dziś na siebie wiej. Poczuj wolność tak jak szybujący w chmurach, tak by dostrzec gdzie twój życia szlak. Zabrakło dobrych słów, więc o pragnieniach swoich zawsze szczerze mów. Gdy po policzkach znów popłyną szczęścia łzy, jak diamenty zaś, niech każda z nich lśni. To też czas, to też pora, żeby połączyć się z naszym dzisiejszym gościem, bo w czasie pandemii łączymy się z gośćmi online. A kto razem ze mną dzisiaj? Zapowiadany Team Fabian. Witam cię gorąco, witam cię serdecznie. Cześć Seba, witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy, ja, widzów. I słuchaczy, i widzów, bo są może tacy, co nas ino słuchają. Słuchaj Team, fajnie, że cię idzie zobaczyć. Szkoda, że ino w takiej formie online, ale mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli się wziąć i zaś trafić normalnie i se pogodać, siednąć se jak ludzie, nie? Mam tak, że chciałbym dzisiaj z tobą pogodać o tej twojej premierze płyty. To byłby taki główny temat naszej dzisiejszej rozmowy, ale nie możemy obok tego przejść, bo teraźniejszość jest taka, jako jest, pandemia panuje. Jak u ciebie z chorobą, jak u ciebie z tą pandemią, jak u ciebie z tą sytuacją wśród twoich znajomych? Jak to wygląda w Niemcach teraz? No, pierwszy cieszę, że mogłem się przynajmniej tak widzieć, że mogę zagościć w studiu u was tą drogą, powiedzmy. To fajne, że taka możliwość jest, ale nie ma jak to być na żywo w studiu, nie ma być na żywo na koncertach u widzów, także
Także czekam i liczę, że te dni są odliczone i że jak najbardziej najszybciej zaś wrócimy na scenę, do studia i do normalności, powiedzmy. A co do tej choróbska, no choróbsko mnie chyciło, choróbsko poszło, jako tako jest zdrowy, jak widzicie, także się dobrze czuję i przeszło to dobrze, także czekam i cieszę się na koncerty i na normalność, powiedzmy. Czyli jednym słowem, i wirus ciebie dopód. Spodziewasz się kajcie? Tak, dopód, nie. Spodziewasz się kajcie to mogło chycić, czy to tak zupełnie nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, ale przyszło? To nie wiem skąd to przyszło, wiesz, przyszło, było i mnie chyciło, także 4 dni się leżą plackiem, ale potem jako tako było coraz lepiej, także już od pora tygodni, dzięki Bogu, że zdrowy i na pełnych siłach, powiedzmy. I to nas bardzo cieszy, mnie to też cieszy, do tego zdrowia jeszcze raz by da ci mógł życzyć. Wracamy do płyty, bo to chyba jest najważniejszy temat. Jesień 2020, taki termin kiedyś padł, że właśnie na jesieni ta płyta się będzie miała pokazać. Czy przez ta sytuacja, która teraz jest, ten termin nadal jest aktualny? No jak najbardziej. Pracujemy nad płytą, bo nie siedza i nie kręca, kręcimy, nagrywamy. Także jak najbardziej jest termin aktualny. I mam nadzieję, że płyta na jesień wyjdzie, a to do tego będzie oczywiście jakiś fajny koncert. Także jak najbardziej liczę na to i pracuję nad tym, żeby na jesień wyszła ta płyta. Bo to jak ogólnie chciałbym troszkę o tej płycie z tobą jeszcze pogadać, bo szczegóły bym chciał poznać, jak fizycznie bym mógł ją mieć w ręce i pokazać je wszystkim, ale jak daleko już jest ta praca? Okładka jest już, powstała? Nie, okładka jeszcze nie powstała. I tak samo nie powstał jeszcze tytuł płyty. Bo jeszcze nie są wszystkie piosenki gotowe, a pora mam fajnych i nie wiem jak ją nazwać, także zobaczymy pod koniec, jak cała płyta będzie gotowa, żeby potem wybrać jakiś fajny tytuł na płytę. A zawartość, bo godo, że już jest pora kąsków gotowych, to wiele jest gotowych, a wiele jeszcze musi być. No 10 są gotowe, a 4 są jeszcze w robocie. Ale to już są i no się działocie nad tym, żeby były dopieszczone, nagrane i żeby można było powiedzieć, że materiał na płytę jest skończony. Dokładnie tak, już są gotowe. Już zaśpiewał, jeszcze chórki muszą być dograne do niektórych utworów, także pracujemy jak najbardziej i dopieszczamy, żeby to wszystko brzmiało fajnie, tak jak myślę, że teraz te moje kawałki też brzmiały. No właśnie, ale brzmienie tej płyty będzie takim brzmieniem jak ostatnio twoja piosenka i ostatni twój teledysk? Takie, no powiedzmy, nowoczesne, takie, no to nawet pop nie jest, to już jest taki troszkę mocniejszy beat jednak, nie? Taki dance'owy, o. Znaczy, na pewno będą szlagry Tima Fabiana, jakie znam, są różnorodne, także do każdego coś się znajdzie, będzie też parę kawałków takich całkiem innych, ale w całości jest płyta szlagierowo, tak jak Tim Fabian jest znany i myślę, że lubiany. To jest też tak trochę, że szlagry Tima Fabiana to już jest ten powiew szlagrów z Niemiec, tak trochę, nie? Bo u was się na to godo tak... No troszkę nowocześniej troszeczkę ten powiew z Niemiec jest, bo pewnie tu są szlagry, stąd pochodzą te szlagry. I także tu mieszkam, tu pracuję, także nie byłoby, jakby tego nie było, tego powiewu. Ale są to szlagry i zostanę przy szlagrach. Ale to trzeba śmiało też powiedzieć, że w Niemcach niemieckie szlagierowe gwiazdy grają tak bardzo już dyskotekowo wręcz. To nie jest takie brzmienie jak w latach 90., nie? Nie. To już jest nowocześnie, jest trochę więcej tych bitów, jest więcej dyskotekowo, ale zawsze pod nogę, zawsze do tańcu, także myślę, że tak dalej będzie. Czy to jest tak trochę, że Tim Fabian taką nowo zachodnio jakoś chce pokazać na polskim, na tym śląskim rynku muzycznym? Nie wiem, czy chce pokazać, ale liczę, że się spodoba, że zostanie przyjęte to. I oczywiście chce się też odróżnić od innych wspaniałych, fajnych wykonawców, jakich mamy na Śląsku, ale ja jest Tim Fabian i chciałbym tak stworzyć swój materiał, taki, który nie jest kopią jakichś tam innych szlagierów, które są u innych znane, bo to już inni śpiewają, a ja chcę swoje śpiewać. Powiedz mi, bo jak już ustalisz termin wydania tej płyty, to razem za tym pójdzie jakiś koncert promocyjny, coś dużego, jakieś wydarzenie? Planujesz coś takiego? Plany są, jak najbardziej plany są, gdzie jest zaplanowany fajny, wielki koncert. Byle nam dają zrobić ten koncert, ja
Ale tak, plany są, już dokładnie mam obraz, jak to ma wyglądać, także na pewno będzie promujący koncert i to nie jeden. Czyli już Kaś tam ten scenariusz jest ustalony, już go Kaś tam w głowie masz, a powiedz mi, zdradź przynajmniej, kogo będziesz chciał zaprosić, bo to już jest takie normalne, że zaproszą się gwiazdy te nasze rodzime na taki koncert promocyjny. Kogo będziemy mogli razem z tobą zobaczyć? Na pewno zobaczymy Justynę Adamczak, która nie jest ze Śląska, ale która właśnie ze mną produkuje, pisze mi teksty, chórki w Negrywo i bardzo się cieszę, biorę, jak ona tam właśnie na tym koncercie będzie. Na pewno będzie Bernadeta Kowalsko, moja droga przyjaciółka, razem z Jurkiem, także ci na pewno będą. I jeszcze parę innych, ale wszystkich nie zdradzę, bo to no. Już za dużo zdradzone, także wiesz, trochę niespodzianek mowy. Powiedz mi, bo sytuacja jest taka troszkę niepewna dzisiaj, bo nie wiemy, co to dalej będzie. Warto wydać w takim czasie płyta? Nie obawiasz się tego? Wiesz, nie obawiam się, bo płyta, właśnie muzyka jest coś, co może nos trochę podeprze na duchu, doną tej troszeczkę normalności i dlatego jest fajnie, jak się coś nowego słucha, nie, że wszyscy tylko nic nie robią i słuchają tej samej starej płyty, bo też właśnie widzowie i słuchacze chcą nową muzykę i chcą jak najbardziej się zabawić przy tej muzyce. Jak już nie na koncertach, to przynajmniej w domu i w ramach płyty, czy jak dalej. Tak? Także teledyski, także to jak najbardziej jest, myślę, jest aktualne i powinno dla naszych kochanych słuchaczy i widzów być robione. Czyli jednym słowem nie odkładasz tego i no po prostu działasz, żeby jednak trzymać się tej daty na jesień. Dokładnie tak. Dobra, to zmienimy teraz zupełnie temat i tak kończąc nasze spotkanie, sezon urlopowy, bo taki teraz trwa, to chciałbym spytać o plany urlopowe, o to, czy będzie plaża, słońce, czy twoje fanki będą jakaś mogły cię podziwiać, jak żeś jest łopolony i w ogóle, jak to będzie? No wiesz, z urlopem to ciężko, bo wyjazdy nie będą. Mam nadzieję, że do Gdańska na poradnie mnie tam puszczą. Zajada i tam poradni będę na plaży, bo właśnie tam też mam taki plan właśnie coś nagrać, ale zobaczymy, co jeszcze z tym będzie i to by było takie 3 dni powiedzmy, praca, wypoczynek, ale tak to urlop w ogródku i w domu w tym roku. Czyli jak kiedyś z fanem chciały cię podziwiać, to po prostu musi przyjechać pod twój ogródek, pooglądać i to ona się musi zrobić taki bezuch do Niemiec. Dokładnie, troszkę parę kilometrów muszą zrobić, ja. Tim, wielkie ci dzięki za to, że żeś mógł być w takiej formie razem z nami. Dużo zdrowia ci życzę, bo to chyba teraz jest najważniejsze, tego optymizmu i uśmiechu, żeby też to cię nie opuszczało. No i mam nadzieję, że następnym razem już będziemy mogli się na żywo trafić. Dzięki bardzo, tobie też dużo zdrowia, wszystkim widzom dużo zdrowia, bo to najważniejsze, żeby się trzymali, żeby my to wszyscy razem przetrwali i się jak najszybciej zobaczyli, spotkali na koncertach, bo myślę, że tego wszyscy chcą i wszyscy, nie artyści, ale też wszyscy widzowie chcą się znowu zabawić na koncertach, na plenerach, także życzmy sobie tego wszyscy wzajemnie, dużo zdrówka najbardziej. Trzymaj się, ja ci godam do zaś, a moim i waszym gościem był właśnie on, Tim Fabian. No i drogie panie, trochę rozczarowane się czujecie, coś mi się tak wydaje. Tak jak spoglądam na was, to tak widzę, że jest smutek na twarzy, że jednak ten tor z Tima Fabiana nie będzie wystawiony na publiczne oglądanie jakaś na plaży. Chociaż Gdańsk, jakby słońce świeciło, jest kierunek, który można się udać i przy okazji zobaczyć też Pawła Siluka Steinera. Tim Fabian to nasz dzisiejszy gość, a jego szlagier Zostań Proszę wchodzi w skład nowej zapowiadanej na jesień 2020 płyty w ostatnim finale na miejscu drugim. A czy dzisiaj atak na fotel lidera przepuści? Jak zostaniecie razem z nami, to się o tym przekonacie. Jo jest dziołcha, fajno taką dziołcha. Wiem, co w życiu ważne, chcę szczęśliwo być. Jo jest dziołcha, fajno śląsko dziołcha. Czasem mam też pecha, bo spotkała cię. Jo jest dziołcha, fajno taką dziołcha.
Śląsko dziękuję.